Jaka jest różnica między konsultacjami psychologicznymi a sesjami psychoterapii? O to pytają nieraz osoby, które nie mają jeszcze doświadczenia we własnych psychoterapiach, a przychodząc do ośrodka w ramach wstępnych konsultacji oczekują już zmiany i są zawiedzani, że po dwóch, trzech spotkaniach nie widzą zmiany i objawy się nie zmieniły. Po pierwsze, wstępne konsultacje, nawet jeśli są nazywane poradami przez NFZ, są to wstępne kontakty wzajemne w celu zebrania informacji, zarówno przez psychologa, by dowiedzieć się, w jakim celu przyszły pacjent i jakie ma objawy, jakie ma oczekiwania i gotowość do podjęcia psychoterapii. A pacjent dowiaduje się o tym, jaka terapia jest dostępna, w jakim paradygmacie, to znaczy, czy jest ona psychodynamiczna, bardziej analizująca, czy bardziej poznawczo-behawioralna, w jaki sposób można z nich korzystać. Dowiaduje się też, która z nich jest bardziej osiągalna, w sensie szybciej można ją podjąć. Dowiaduje się o tym, na czym polega na przykład praca terapeutyczna w grupie, czym się różni od terapii indywidualnej. I może być wprowadzona motywowanie do tego, żeby skupić się na rozpoczęciu psychoterapii bardziej osiągalnej, a nie czekać na terapię indywidualną, która w ramach ubezpieczenia jest po prostu bardzo długo oczekiwana, co oczywiście wydaje się bardzo niekorzystne dla pacjentów, ale taka jest realność. Natomiast terapia grupowa jest bardzo skuteczną terapią, szybko osiągalną, w takim sensie, że oczekuje się parę tygodni, czy na niektóre formy parę miesięcy, ale nie kilka lat. W trakcie tych wstępnych konsultacji nie ma więc uwagi kładzionej na to, aby rozwiązywać jakieś problemy, aby doszukiwać się głębin ich powodów. Nie będziemy więc w trakcie tych pierwszych konsultacji badać bardzo głęboko mechanizmów działania osobowości, ponieważ taka praca oparta jest na pracy nad życiorysem i trwa tygodnie, miesiące. Natomiast będzie możliwe, aby zrobić pewien zarys tematów, którymi się będzie trzeba zająć w trakcie psychoterapii. Czyli powstaje pewnego rodzaju szkic spraw, które potem będą pogłębiane i rozwijane w jakimś długoterminowym procesie własnej psychoterapii, własnego rozwoju. Ten proces może mieć różne etapy, jakichś form grupowych, faktycznie potem już wyczekanych indywidualnych, potem znowu jakieś formy grupowe rozwijające, także jest to już bardzo indywidualne. Natomiast warto, żeby jednak mieć uwagę skupioną na tym, aby jak najszybciej rozpocząć psychoterapię własną. W ramach wstępnego kontaktu z ośrodkiem może być ważne rozeznanie, czy rola leków przepisywanych przez lekarza psychiatry będzie istotna, czy będzie ona stała, czy bardziej doraźna, czy można się od tego powstrzymać i najpierw poobserwować, jak będzie przebiegała terapia. Wszystko to jest oczywiście znów indywidualne i rozważane w zależności od sytuacji każdej osoby. Nie każdy wstępny kontakt z psychologiem musi zakończyć się decyzją o podjęciu psychoterapii. Niektóre osoby po zebraniu informacji zawieszają taką decyzję, albo jej nie podejmują, albo odraczają. Niektóre są zdeterminowane, zdecydowane i zapisują się do działu dziennego leczenia nerwic, czy kontynuują dalej konsultacje przygotowujące do tej formy psychoterapii. Podsumowując, wstępne konsultacje, których może być kilkanaście, w zależności od potrzeby, nie służą niczemu innemu jak skonsultowaniu danego problemu, danego celu i odpowiedzeniu na pytania służące podjęciu decyzji o zapisaniu się na taką czy inną formę dość szybko osiągalnej i realnej terapii oraz przedyskutowanie ewentualnych planów oczekiwania kilkuletniego na terapię indywidualną,
Też tutaj warto zbadać swoją motywację, czy faktycznie chcemy terapii, chcemy się leczyć, czy chcemy być w kolejce oczekujących. Oczywiście są też osoby, dla których psychoterapeuta zdecyduje i zaplanuje nie terapię grupową, bo z jakichś powodów psychologicznych czy medycznych dla nich będzie to przeciwwskazana forma. Jest to bardzo rzadka sytuacja, ale też tak bywa. I wtedy oczywiście będzie rozważany temat związany z tym, w jaki sposób dalej ta forma, dalej leczenie powinno wyglądać. Dla większości osób, no myślę, że mogę zaryzykować dla 90% ponad osób taka forma grupy, ponieważ w życiu zawsze jesteśmy w relacjach, w grupach. Bardzo szybko się forma leczenia grupą przekłada na korzyści w życiu. Myślę, że to jest zarówno osiągalne, jak i jak najbardziej realne, aby korzystać właśnie w tej formie naukowo potwierdzonej formy leczenia.